Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży. Kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Dzień dobry, mówi Państwu Robert Dzięba, witamy w audycji 4 Pory Miasta, a naszym gościem jest radny Rady Miasta, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jacek Kuś, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie radny, cieszymy się, że przyjął Pan zaproszenie do naszego programu. Bardzo chętnie, zawsze Panie redaktorze. To niebezpieczne do nas przychodzić. Przypomnę wszystkim oglądającym, że spotykamy się zaraz po zakończonym meczu, dlatego proszę wybaczyć mój głos, który dzisiaj jest taki, jaki jest, ale bardzo emocjonalnie podszedłem do tego spotkania. Po wczorajszych perypetiach, które miały miejsce na Stadionie Narodowym, no dzisiaj skończyło się w miarę dobrze, także okej. A dlaczego Pan twierdzi, że jest niebezpiecznie do Pana przychodzić? Bo nie można się spotkać w normalnych godzinach z radnymi niektórymi SLD. Aha, czyli czy nie chcą przychodzić do Pana, bo się boją? No. Aha, no nie wiem, no ja się nie boję, jeżeli miałoby to spotkanie być jutro, to pewnie bym przyszedł. Myślę, że nikt by się nie obraził na radnego, który uciekłby z pracy na chwilę i udzielił kilku informacji. Uciekł z pracy, to się może związać z dyscyplinarką? To może się związać z tym, że ja mam zadaniowy system pracy, także, także chyba u mnie nie wiązałoby się z żadnymi konsekwencjami. Może skończmy ten temat, przejdźmy do meritum. Proszę Państwa, zdradzimy Państwu małą taką ciekawostkę. Nagrywamy tę audycję kilka godzin wcześniej. Ostatnio zrobiliśmy to również z Jackiem Woźniakiem i ten eksperyment spowodował bardzo ciekawe polityczne reperkusje, nie wchodząc w szczegóły. Niektórzy się bardzo zdziwili. Technologia, proszę Państwa, poszła bardzo mocno do przodu, ale zostawmy sobie ten temat. Panie radny, nie kryje Pan oburzenia, nie krzyczał Pan, że po tak ciekawym wystąpieniu pana kolegi klubowego Jacka Woźniaka upadła sprawa Bastionu? Jest panu smutno? O, może tak. Nie, nie jest mi smutno. Byłem trochę zaskoczony w aspekcie podpisów, które znalazły się na projekcie uchwały, których my byliśmy wspólnie autorami. Na sesji, tuż przed sesją, nie będę tutaj nie mówił nieprawdy, tuż przed sesją dowiedzieliśmy się, że Platforma ma wprowadzoną dyscyplinę klubową i projekt upadł. Projekt upadł również poprzez radnego z drugiej strony sali, przez Artura Dąbkowskiego, który również nie wywiązał się ze swojego podpisu, który złożył. Pokazuje to trochę taki brak powagi tej rady i jakikolwiek projekt, który chcemy wprowadzić, tak naprawdę z góry może być skazany na porażkę. Ja powiem tak, szkoda, że tak się stało, natomiast cel swój jako radni SLD osiągnęliśmy. Po pierwsze, chcieliśmy przybliżyć i douczyć niektórych
niektóre osoby, jak wygląda sprawa Bastionu, i tym zajął się, tą sprawą zajął się szef klubu Jacek Woźniak, przedstawił to w miarę czytelnie i jasno. I druga rzecz to w porozumieniu z Henrykiem Bieńkowskim wprowadziliśmy wniosek o przeprowadzeniu ekspertyzy, którą miasto ma zlecić. Ma być to ekspertyza niezależna. Również wnioskowaliśmy o to, aby ekspertyzę tą wykonywała instytucja wybrana z konkursu, bo to jest też bardzo, bardzo istotne. Przypomnę jeszcze, że ekspertyza tam ma dotyczyć zarówno terenu, na którym znajduje się obecnie jeszcze Bastion, bo jeszcze się znajduje, jak i terenu Mirocic, bo za chwilę będziemy rozmawiali na temat Mirocic, na temat potężnego osiedla, które pod Kołobrzegiem ma powstać. I jest to taki punkt wyjściowy tak naprawdę, od którego powinniśmy tą rozmowę na temat Mirocic zacząć. Również tą rozmowę na temat Bastionu powinno się już dawno, dawno temu rozpocząć od ekspertyzy geologiczno, różnie to się nazywa fachowo, natomiast nie było tej ekspertyzy przeprowadzonej, były różne opinie RDOŚ-u, nie odwołujące się tak naprawdę do meritum. No i potem szereg różnych niedomówień, konfliktów między przedsiębiorcami a ratuszem. Najpierw miłość, potem wojna, potem miłość, potem wojna. I tak naprawdę przypominało to przez te kilka lat serial brazylijski, który toczył się gdzieś tutaj na forum Rady Miasta, na forum Rady Powiatu. No, sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała, ale z tego, co wiem, państwo michalscy chyba odpuścili już, mówiąc kolokwialnie, temat, przenoszą się na inne miejsce. Są to ludzie, którzy chcą prowadzić biznes, pewnie zarabiać pieniądze i tyle. Z mojego punktu widzenia, ja pamiętam, pan, jak kiedyś rozmawialiśmy na temat Bastionu, miałem do tego bardzo obojętny stosunek z tego względu, że również nie jestem osobą, która żywo interesuje się tego typu przedsięwzięciami. I to trochę zaniedbanie z mojej strony, bo kiedy zacząłem interesować się tym i zobaczyłem, ile osób korzysta z tego przedsięwzięcia, oto postawiłem duże oczy. I nawet dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy na jednym ze spotkań rano, kiedy zastanawiamy się, co robić w Kołobrzegu, jak zagospodarować czas ludzi, którzy do Kołobrzegu przyjeżdżają na przykład z dziećmi, no to mamy problem. A Bastion rozwiązywał ten problem tak naprawdę, bo wiele osób przyjeżdżających do Kołobrzegu ten Bastion odwiedzało. Więc ja życzę dobrze państwu michalskim, żeby na nowym miejscu im było dobrze, żeby ten interes im szedł dobrze, żeby zrealizowali te obietnice, które przede wszystkim podkreślał na sesji Bogdan Błaszczyk, wejścia współpracę z firmami zbrojeniowymi i wkomponowanie tego przedsięwzięcia na większą skalę, jeżeli chodzi o promocję miasta. A Mirocicom też pan życzy dobrze? Powiem panu szczerze, że zawsze wypowiadałem się w aspekcie jakiejkolwiek inwestycji w naszym mieście w aspekcie pozytywnym bardzo, bo każda inwestycja dla naszego miasta, rozbudowa, przyciąganie nowych ludzi, to raczej wychodzi na dobre dla naszego miasta. Natomiast jest to teren kontrowersyjny, który urodził się kilka lat temu, w bardzo kontrowersyjnych warunkach ziemia ta została nabyta, ale to jest problem tego styku biznesu trochę z polityką, przenikania się różnego rodzaju znajomości. Natomiast jeżeli będzie sytuacja wyglądała tak, że ekspertyza, którą miasto przeprowadzi, będzie pozytywna, no to ja powiem szczerze, że można dopiero wtedy zaczynać dyskusję na temat tego, co, jak, gdzie ma tam zaistnieć. To jest punkt wyjściowy i przyznam się, że my rozmawiamy bardzo często na ten temat w klubie, bo jest to inwestycja w Kołobrzegu o znaczeniu bardzo dużym. O znaczeniu strategicznym, ale tak. Dzisiaj widziałem pismo Mariana Gęki, który jednak nie do końca zgadza się z państwa wnioskiem, pana i pana Bieńkowskiego, w sprawie tych analiz. On twierdzi, że te analizy już zostały wykonane i trzeba dyskutować nad wynikami. To znaczy, myślę, że jeżeli żadna ze stron nie będzie miała nic do ukrycia w tej materii, no to nie będzie stawiała tutaj jakichkolwiek przeszkód w zrobieniu tej analizy, bo miasto... No ale to później wejście do studium i do planu. No tak, ale panie redaktorze, dzisiaj musimy rozpoczynać rozmowę na ten temat od tego, żeby nie popełnić tego samego błędu, co w przypadku Bastionu, tak?
i rozpoczęcie od początku procedury wdrażania ewentualnych pomysłów, które grupa kapitałowa, firma, która chce tam inwestować, której współudziałowcem czy współzałożycielem może jest pan Marian Jagiełko, będzie mogła odnosić się do pewnych faktów. Tak i my jako radni możemy również zagłosować wtedy z czystym sumieniem nad ewentualnymi pomysłami, tak? A musimy pamiętać, że ta sprawa ma dwa oblicza. Z jednej strony to jest wyjaśnienie pod względem, mówię, ekspertyzy, a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że tak jak wspominałem wcześniej, każde przyciągnięcie jakiejkolwiek inwestycji do miasta to wyjdzie nam raczej na dobre niż na złe. Z tego co wiem, rozmawiałem z panem Marianem Jagiełko, ma tam powstać w budownictwo wielorodzinne, ma tam powstać dom dla ludzi starszych, mają tam powstać osiedla tak zwane rezydencje i to byłoby fajne, natomiast musimy robić wszystko zgodnie z literą prawa, żeby to znowu za półtorej roku czy za dwa lata, kiedy projekt ewentualnie miałby ruszyć, nie skończyło się jakimś małym skandalem miejskim. Panie radny, przejdźmy do takich spraw, które SLD lubi. Pan liczył, ile będzie żyło się drożej w Kołobrzegu od nowego roku? Nie liczyłem. Ja przyznam się, że w ogóle sytuacja w kraju wygląda jak wygląda. Spotykamy się na każdym kroku z różnego rodzaju podwyżkami. Ludziom żyje się w ogóle bardzo ciężko już teraz. Z tego co wiem, miasto, bo wiem, że pan redaktor będzie zmierzał do całej fali. Tak, podatki wzrosną, mają wzrosnąć taryfy na wodę i ścieki, bo z tego co mi przynajmniej wiadomo wstępnie w tym temacie, pan prezydent chce zmierzać w kierunku wspólnej taryfy, a to oznacza, że my w Kołobrzegu przejmiemy część kosztów, które do tej pory ponosiły gminy, czyli krótko, będziemy płacili drożej. No a dodatkowo dzisiaj na komisji komunalnej stanęła przynajmniej wstępnie kwestia związana z wywozem śmieci, tak? Bo śmieci stają się własnością gminy. No i wspaniałomyślnie oczywiście stwierdzono, że ja mam taki dokument, jestem w jego posiadaniu, że przyjmuje się, że będziemy to odprowadzali, będziemy płacili za śmieci metodą licznikową, czyli w zależności od tego, ile zużyjemy wody. Nie jest to postanowione jeszcze. Oczywiście, no nie ma uchwały Rady Miasta, ale urzędnicy ku temu się przychylają, bo moim zdaniem to jest po prostu dla nich najłatwiejsze rozwiązanie. Bardzo łatwo weszli, ja jestem bardzo mocno zdziwiony, że bardzo łatwo weszli w posiadanie pewnych danych, do których niekoniecznie powinni mieć dostęp. Wodociągi kołobrzeskie nie mogą takich danych przekazywać, bo chronią te informacje umowy. Zresztą wodociągi mają tylko dane wyjściowe do każdego budynku. Inaczej troszkę jest na Radzikowie, gdzie tym budynkiem jest czyjś lokal, czyjeś mieszkanie, czyjś dom. I teraz do czego dążę, tak? Że w tym momencie jak to będzie wyglądało? Pan składał interpelację w tej sprawie czy zapytanie? Tak, złożyłem dziś interpelację, zapytanie w tej sprawie, aby zaangażować w dyskusję nad tak zwaną sprawą śmieciową, jak to się ogólnie w kraju mówi, osoby, które mają wiedzę na ten temat, tak aby utworzyć taki zespół konsultacyjny. Na takich spotkaniach powinno się wypracowywać jakieś stanowiska, które może staną się stanowiskami kompromisowymi dla różnych środowisk. I dzisiaj z tego, co nas poinformował pan Karol Królikowski, takie spotkania mają się odbywać między innymi z mieszkańcami, między innymi z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, więc dobrze, że takie spotkania będą się odbywały. Tak jak powiedziałem na samym początku, jeszcze uchwały nie podjęliśmy. Nie podjęliśmy tutaj decyzji, w którą stronę pójdziemy. Żadna z kwestii związanych z tą ustawą śmieciową nie jest złotym środkiem tak naprawdę. Trzeba tutaj po prostu wynaleźć taką jedną z trzech metod, która będzie najbardziej... Pan wierzy, że w Kołobrzegu progu wynajdą. Ja przyznam się szczerze, że my w Kołobrzegu, to jest moje zdanie, że miasto, władze miasta za mało rozmawiają przed podjęciem decyzji. Pewne decyzje się podejmuje bez jakiejkolwiek konsultacji. Ja nie chciałbym dzisiaj znowu wyjść na osobę, która, tak jak pan powiedział, reprezentuje partię lewicową i utarło się generalnie przez lata takie sformułowanie, że prawica przychodzi oszczędza, a lewica przychodzi i rozdaje.
Tak nie jest. Natomiast to prawda, że ludziom się żyje coraz ciężej i każda podwyżka, która w naszym mieście jest fundowana, nie jest odbierana dobrze i nie ma się temu co dziwić. Natomiast jest to niestety moim zdaniem wynik, który ma takie działanie trochę głębsze, dlatego że proszę zauważyć, co się dzieje od kilku lat. Ta wojna na górze PR-owska, która się odbywa pomiędzy głównymi partiami politycznymi, a głównie między Platformą a PiS-em, doprowadziła do tego, że rząd wycofuje się z jakichkolwiek, nie może z jakichkolwiek, z zadań, w które powinien się włączać. Budżet się świeci pustkami, dług publiczny wzrasta i szereg tutaj elementów związanych z funkcjonowaniem samorządu jest zrzucany właśnie na tenże samorząd. Samorząd coraz mniej może liczyć na wsparcie tak zwanej góry. Oświata, kwestia prowadzenia finansów w gminach mniejszych czy większych jest coraz cięższą sprawą. Gminy, no trzeba to również powiedzieć, że duża ilość gmin w Polsce wpadła w tak zwaną pułapkę funduszy unijnych, która dzisiaj odbija się czkawką tak naprawdę i kasy gminne świecą pustkami. Jeżeli jest rozmowa o podwyżkach jakikolwiek i mówimy tutaj o progu tak zwanej inflacji, to jeszcze możemy rozmawiać na ten temat, bo byłbym demagogiem, mówiąc, że nie, bo nie, pewnie trzeba rozmawiać. Natomiast ja mówię, Platforma rządzi wszędzie tak naprawdę. Dzisiaj politycy Platformy rządzą w Kołobrzegu, rządzą w powiecie i tak naprawdę rząd im z każdym miesiącem funduje coraz mniej komfortowe warunki sprawowania tych rządów. Efektem niestety, i to nie jest to pierwszy moment, w którym samorząd wprowadza podwyżki, bo ta fala podwyżek będzie wprowadzana systemem łańcuchowym. Ja opieram się na innych województwach, innych przykładach, gdzie samorządy borykają się z problemami. No i niestety my jako Kołobrzeżanie stoimy na końcu tego wszystkiego, bo władza podejmuje decyzje i tyle. No, jeżeli nie będą te podwyżki drastyczne, jeżeli nie będą uderzały mocno w mieszkańców, to można rozmawiać nad zasadnością. Natomiast na pewno jako SLD nie zgodzimy się na to, aby tutaj zbyt mocno uderzyć w tą grupę mieszkańców. Ja się śmieję, bo jestem osobą pogodną zazwyczaj i te osoby, które mnie znają, pewnie potwierdzą. Czołowi politycy Platformy mówią, o idzie SLD, to SLD, które chce rozdawać wszystkim pieniądze. Tak się utarło, jeżeli chodzi o te kręgi Platformy Obywatelskiej, między innymi po głosowaniu nad tak zwaną uchwałą nauczycielską, o której rozmawialiśmy bodajże dwie sesje temu. Nie jesteśmy ugrupowaniem populistycznym, chcemy rozmawiać jak najbardziej, natomiast myślę, że konsekwencje niektórych nieprzemyślanych decyzji dla niektórych osób w tym mieście mogą być za 2 lata opłakane. Jako osoba, która jest w opozycji, powinna się z tego cieszyć i zacierać ręce. Ja mówię nie, nie na tym to polega. Uważam, że poprzez również swój kontakt w pracy w komisji mieszkaniowej wiem, z jakimi Kołobrzeżanie borykają się problemami. No to z jakimi problemami się borykają? No na przykład, znaczy nie można tutaj jakby stworzyć jednego koszyka. Wie pan, ja pracuję 2 lata w komisji mieszkaniowej i kiedy spotykam się z ludźmi, którzy mieszkają kątem przez lata, którzy mają pensję 1100 zł i umowę na czarno, którzy mają naprawdę bardzo, bardzo ciężką sytuację finansową, no to się naprawdę zderza człowiek ze światem takim, światem problemów. My, samorządowcy, ja na przykład, od kilku lat, kiedy udaje mi się jakoś w życiu radzić, też trochę odczepiłem się, mówiąc kolokwialnie, od tej warstwy ludzi. A ta warstwa ludzi jest bardzo duża w mieście.
I dla nich każde uderzenie, jeżeli chodzi o podwyżki, jest nie do przyjęcia tak naprawdę. W Kołobrzegu nie ma zbyt wiele zajęcia, ludzie nie mają zbyt wielu perspektyw i nie ma się czemu dziwić, że nawet jeżeli to są groszowe sprawy tak zwane, to ta grupa najczęściej społeczna, o której mówię, czyli ta najmniej uposażona, podnosi największy larum. To było zawsze i będzie. No, trzeba tych ludzi zrozumieć, bo tak po prostu jest. My jako SLD, jeżeli będą to działania z punktu widzenia działań Platformy drastyczne, oczywiście będziemy się sprzeciwiali temu. Aczkolwiek z drugiej strony powiem szczerze, że nikt z nami nie chce od kilku dobrych miesięcy rozmawiać na temat jakichkolwiek elementów sprawowania władzy w tym mieście, więc przychodzimy na sesję i głosujemy po prostu, rozmawiając wcześniej na klubie. Tak wesoło, panie radny. Chodzi na takie tematy, że nikt nie chce z wami rozmawiać. No tak, panu wesoło. Nie, nie jest mi wesoło, ja po prostu stwierdzam fakt, bo no jest w momencie... pan szefem powiatowych struktur SLD, to nie byle jaka funkcja. No dobrze, ale co, panie redaktorze, mam płakać? Ja zawsze powtarzam i przepraszam, jeżeli za często się powtarzam, również w wywiadach z panem. Platforma rządzi, ma większość bezwzględną w Radzie Miasta jeszcze. I tak naprawdę sama sprawuje rządy i te rządy przez ostatnie miesiące, to są rządy, które są prowadzone bez żadnych konsultacji i my możemy tylko protestować, wyrażać swoją opinię na forum Rady Miasta, również w programach pana redaktora, do których nas zaprasza pan. Mówimy o tym otwarcie i zawsze będziemy mówili otwarcie to, co nas boli, bo tak trzeba. No dobrze, a w takim razie ja jeszcze jedną kwestię chciałbym w związku z tym poruszyć, bo żyje nam się drożej, ale nikt się temu nie sprzeciwia, bo ten sprzeciw to jest taki, że Platforma ma większość, a nie ma jakiejś możliwości stworzenia skutecznej opozycji ku temu? Nie myśleliście państwo na tym, na przykład, żeby się dogadać z prawicą i zatrzymać opozycję? To jest możliwe? Uśmiechnę się tylko, nie będę nic więcej w tym temacie mówił. Każdy polityk, każdy samorządowiec, każda osoba, która w tej małej polityce działa, pewnie musi myśleć perspektywicznie i musi myśleć tak, aby wdrażać swoje pomysły na zasadzie po prostu rządzenia czy współrządzenia w mieście. I są to elementy pracy polityka, my również i o tym myślimy. No ale to co, Jacek Woźniak ma w klubie SLD dyscyplinę partyjną zarządzić? Łatwiej by było. Ale w aspekcie czego? No nie, powiedział, że pan użył zwrotu, że każdy polityk ma prawo, no więc was jest czworo w klubie SLD i każdy sobie politykuje? Nie. Jest to bardzo... Jeżeli ten klub by liczył nawet, podejrzewam, 10 czy 11 osób, byłaby to grupa osób zdyscyplinowanych i może złego słowa użyłem, zdyscyplinowanych. Ludzi, którzy zawsze mogą się ze sobą porozumiewać na różne tematy. A ja zawsze podkreślałem to i będę podkreślał, że jestem między innymi dzięki temu w SLD. Bo partia polityczna to nie tylko program, chociaż to powinno zawsze stanowić podstawę. Chociaż te czasy, z którym mamy dzisiaj do czynienia, mówienie o ideologii czy o jakichkolwiek ideach, no to czasami jest taka forma błędnego mówienia, z tego względu, że politycy, ludzie, którzy do polityki idą, są coraz bardziej pragmatyczni i chcą po prostu realizować swoje cele. Ale ja w SLD w Kołobrzegu się dobrze czuję, ja się w tym klubie bardzo dobrze czuję, jeżeli chodzi o moją pracę, bo przypomnę, że jestem pierwszą kadencję radnym, mam obok siebie Krysię Strzyżewską, mam Jacka Woźniaka, mam Bogdana Błaszczyka, tylko się uczyć, rozmawiać z nimi i to jest sama przyjemność. I przyznam się szczerze, że uważam na dzień dzisiejszy, że potencjał tych ludzi jest zupełnie w tym mieście niewykorzystany, a powinien być wykorzystany. No ale szanujemy wynik demokratycznych wyborów. Tych wyborów nie wygraliśmy. Wygra je Platforma. Platforma wdraża swoje pomysły mniej skutecznie, czy bardziej skutecznie. No, tak jest. No to trzeba uszanować. A pan myśli, że wyniki do rad osiedla, te, które odbyły się w niedzielę, czy one pokazują jakąś zmianę, która może być jednocześnie prognostykiem dla wyborów samorządowych i jednomandatowych w Kołobrzegu? To znaczy, wybory do Rady Osiedla okazały się jedną wielką porażką tak naprawdę i niestety muszę przyznać się, że do tego przyczyniła się również Platforma Obywatelska 4 lata temu, upolityczniając te rady.
To jest, no, jeżeli rozmawiamy o tak niskiej frekwencji, która miała miejsce w poprzednią niedzielę, to jest totalna katastrofa dla tych wyborów. Przypomnę, że w trzech okręgach wybory te w ogóle się nie odbyły, więc trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest sens działania tych rad osiedli. Ja znam tylko dwie rady osiedla, które działają dosyć prężnie i spełniają, myślę, do tej pory myślę, że to była rada osiedla, przepraszam, trzy. Rada osiedla, tak zwana Zawadzkówka, jak ja to nazywam. Rada osiedla Szarmachówka. Większość słuchaczy pewnie będą widzieli, o czym mówię. I mimo pewnych moich zastrzeżeń, Rada Osiedla Ogrody, w której miałem przyjemność pracować, chociaż przyznam się, że tak zwana czynność i podejście poważne do tematu większości radnych stało na poziomie skandalu, jeżeli chodzi o Radę Osiedla. A Radę Dąbkowskiego pan nie dostrzega i dziewiątki? Nie wiem, mi jakoś... Ja, nie, no ja, okręg ja, ma, ja w ogóle nie dostrzegam, ale ja nie dostrzegam w ogóle Artura Dąbkowskiego, bo Artur Dąbkowski, ubolewam, dla mnie w tej kadencji jest jakimś miękkim takim radnym, który po prostu jest w tej radzie i w zasadzie... Taką kluską, którą każdy może sobie potudlać. No nie chcę obrażać ludzi, ja jestem daleki od tego, żeby obrażać ludzi, bo pan Artur Dąbkowski... No, jest moim też kolegą, bo znamy się kilka lat. Natomiast no, ja uważam, że w polityce jednak trzeba być trochę jajeczek chociaż. Dobra, a to jeżeli jesteśmy przy poważnych tematach, to w takim razie... to może dokończę, bo nie było konstatacji. Mhm. Czy nic się nie zmieni, jeżeli idzie za dwa lata? Czy SLD dalej będzie miało te swoje cztery uciłane mandaty? Panie redaktorze, ja nie chciałbym dzisiaj mówić, że się nic nie zmieni, bo trzy kropki. Ale ludzie być może chcieliby, żeby się zmieniło. Jeżeli będzie się miało coś zmieniać w mieście, jeżeli chodzi o układ sił w Radzie Miasta, to pan redaktor Ale w ostatnich wyborach większość radnych to są ci sami radni, nic się nie zmieniło. Chodzi panu o kontekst następnych wyborów, tak? No tak, o kontekst wyborów, a mówimy 2-4. Ja nie wiem. Wydaje mi się... Przyznam się szczerze, że wydaje mi się, analizując tą ordynację wyborczą, która będzie miała miejsce za dwa lata, czyli te okręgi jednomandatowe, to jest wielka niewiadoma tak naprawdę. Jest wielka niewiadoma. Na pewno nazwiska, które są czynne w polityce i przewijają się, mandaty zdobędą. Zauważmy, pan jest z wykształcenia politologiem, ja gdzieś tam też Uniwersytet Szczeciński się zahaczyłem i lubiłem analizować pewne zachowania wyborców. Ludzie głosują często, bardzo, bardzo często w wyborach samorządowych na nazwiska, na znajomych, na nazwiska, które przejawiają się w mediach, pokazują buzię, wypowiadają się na sesjach, bo znają nazwisko po prostu. Ale z drugiej strony uważam też, że następne lata mogą być przełomowe, jeżeli chodzi o dezaprobatę, jeżeli chodzi o polityków Platformy Obywatelskiej, bo ta niechęć w Polsce rośnie. Platforma stoi przed różnymi bardzo, bardzo ważnymi decyzjami. Platforma stoi również przed problemami wewnątrz samej partii. Kwestia ideologii, jeżeli chodzi in vitro, kwestia związana z prowadzeniem resortu zdrowia, bardzo mi bliskiego, bo prowadzi go mój kolega Bartosz Arłukowicz, jak i wiele innych, między innymi brak kwestii związanych z tak zwaną rewolucją podatkową, która miała być, odwrócenie się części przedsiębiorców od Platformy Obywatelskiej. To może stworzyć naprawdę bardzo ciekawą sytuację. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, że za dwa lata w Radzie Miasta może być totalny miszmasz. Może być totalny miszmasz i wrócą czasy lat 90. kiedy jedna strona, nawet z diabłem, się dogadała, aby tylko rządzić. Hit na całą Polskę. Panie radny, nasz czas zbiega końca, mam ostatnie pytanie dla pana na koniec. Jak pan zagłosuje, jeżeli chodzi o projekt uchwały kupców przy MOL? Sprawa przewija się przez lata.
Mówiło się o tym, że tam handlu być nie powinno. Są tacy, którzy twierdzą, że jednak ci kupcy powinni tam być, bo są tam ich to jedyne miejsca pracy. A co na to Jacek Kuś? To znaczy ja powiem tak, przede wszystkim jestem niezadowolony z prac zespołu, który miał stać na czele wypracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu, terenów obok mola i między innymi wkomponowanie pewnych rzeczy związanych z tak zwanym kupiectwem kołobrzeskim w tamtym rejonie. Trochę szkoda mi tych ludzi z tego względu, że oni tak naprawdę stoją przed wielką niewiadomą. Nie wiedzą, co z nimi będzie się działo. Ja wychodzę z założenia takiego, ja będę chciał moich radnych przekonywać, mojego szefa klubu przekonać do tego, aby tym ludziom jeszcze szansę dać, aby te umowy przedłużyć im jednak i żeby pogonić tutaj, przepraszam za użyte słowo pogonić, ale żeby zmobilizować może do pracy urzędników, aby tą koncepcję jak najszybciej wypracować i w końcu uporządkować ten teren, bo tak dalej ten teren wyglądać nie może. Natomiast jest ważne to, co pan powiedział. Ci ludzie mieszkają w Kołobrzegu, żyją z tego handlu, utrzymują kilka rodzin, bo tam tych ludzi sporo pracuje. No i ciężko jest podjąć decyzję tak, aby po prostu jednym podniesieniem ręki i skreślić stamtąd. Ja mam nadzieję, że znajdziemy kompromisowe rozwiązanie w tej sytuacji. Panie radny, ja się z panem nie zgodzę, bo to... Ja wiem, bo pan mówił o statucie. Co kadencja, to pojawiają się ci kupcy i ciągle się przedłuża umowa. Prawda jest taka, że ta sprawa wreszcie powinna trafić do prokuratury, bo przedłuża się to wszystko ciągle bezumownie. Tymczasem, gdyby zrobić dzisiaj przetarg... Tak, zgadza się. To miasto miałoby jakiś przychód. To ja rozumiem, że ci ludzie mają miejsca pracy. Nikim przecież nikt ich nie zwalnia. Niech staną do przetargu. Trzeba też oczywiście zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. I statut. No ale statut jest zdrowiecki. I tak niezmieniony. Ja powiem tak. Więc mamy problem formalny w tym momencie. Mamy problem formalny, tylko że dopóki tego problemu nie rozwiążemy, a powinniśmy go rozwiązać, bo się z panem zgadzam, to nie może być tak, że są tam, bo są, przez tak zwane zasiedzenie. Tak nie może być oczywiście. Natomiast jeżeli nie stworzymy tego planu, tej koncepcji zagospodarowania tego terenu, jeżeli nie wypowiemy się w kwestii zmian w statucie uzdrowiska, jeżeli nie wypowiemy się w kwestii planu, zmiany w planie zagospodarowania, no to dajmy tym ludziom szansę, żeby przez ten okres Ale jeszcze tam byli. Radny, ja wiem, że umowa jest do 30. Jak mucha w smole, jak sądy niektóre, z których się śmiejemy, bo to wszystko trwa. Wiemy przecież od ilu lat. No niech ja sięgnę. Ostatnia dyskusja, taka głęboka, w której ja uczestniczyłem, to był panie radny rok 2005-2006. A mamy 2012 końcówkę. Ja panu przypomnę, że został powołany zespół przez pana prezydenta, który ma się tym tematem zająć. Nie wiem, jak wyglądają efekty. Może powołajmy zespół wsparcia efekty. Ja nie wiem, dlaczego to tak długo trwa, szczerze mówiąc. Ma pan rację, bo to powinno już być zrobione. Koncepcja powinna być ludzie stworzona. Czekają, ludzie czekają. Ludzie chcą wiedzieć. A prawda jest taka, że znowu zostaną wrzuceni do miski pod tytułem niepewności. Danuta Damska-Czepczyńska będzie twierdziła, że tam handlu ma nie być. Pan prezydent ludziom stwierdził, że umów im nie cię przedłużał. Teraz co świadomo, że ze wszystkimi radnymi ci państwo rozmawiali, te kuriozalne wizyty w jakichś innych uzdrowiskach, pokazywanie w telewizji, jak to gdzieś tam wygląda, wszystko gra, tylko po prostu jak ktoś powie, podejmie męską decyzję, od tego są państwo radni. Znaczy handlu tam ma być, handlu tam ma nie być, a jeżeli ma być, to gdzie, na jakich zasadach? Z ludźmi trzeba, uważam, rozmawiać szczerze, bo jeżeli szczerze się nie rozmawia, to się dostaje tak zwany odłamkowy. Ale oni wiedzą, że nie rozmawia prędzej, się szczerze, prędzej czy później. Wystarczy, że przyszli, porozmawiali i w tej chwili jest już przechył na to, żeby oni tam stali. Dla mnie jest kwestia ważna taka, żeby miasto wychodziło do przodu w tych kwestiach, a dzisiaj w wielu innych lokalizacjach płaci się o wiele większe pieniądze niż ci państwo, a już nie pamiętam, jaki tam jest 20 chyba 6 tysięcy jest rocznie no, za to miejsce. No to podział na 12 to wychodzą jakieś nie, pieniądze. Nie jest dużo. Prawda? Natomiast ja uważam, że powinniśmy, tak jak w przypadku Mirocic i Bastionu, zawsze rozpoczynać dyskusję od początku. Czyli jeżeli chodzi o kwestie tego terenu, bo mamy molo musi być wkomponowane w ten krajobraz tego dojścia tutaj, bo to musi być
kompatybilne wszystko. Obok schody, schody, które przylegają do Bałtyku, jedna wielka ławka w sezonie letnim, wizytowe miejsce tak naprawdę. No i te punkty, które dzisiaj wyglądają szkaradnie. Ja uważam, że ta koncepcja powinna już dawno być przedstawiona, wyłożona. Powinniśmy na tą koncepcję dyskutować, wrzucać swoje pomysły w tą koncepcję. I tak jak pan powiedział, nie można mówić tutaj o zrealizowaniu koncepcji funkcjonowania podmiotów, które tam funkcjonują teraz, przez tak zwane zasiedzenie. Powinien odbyć się przetarg. Moje zdanie jest takie, że tam handel może być, tylko powinien być ucywilizowany, powinna być stworzona jedna bryła architektoniczna, która będzie zjadliwa. Byłem 2 tygodnie temu w Międzyzdrojach. Jest to bardzo ładnie zrobione, przyznam się. Bardzo mi się podoba pomysł, rozwiązanie kwestii handlu. Są tam nie piękne, ale w miarę fajne punkty, które funkcjonują zaraz przy wejściu na molo. Jest szpaler punktów z jednej i z drugiej strony. Ludzie handlują. Jest mnóstwo kupujących. Cieszy się to dużym zainteresowaniem i tak samo można by było zrobić tutaj. Tam jest jeszcze jeden problem, bo tak naprawdę budynek, który realizowała kiedyś firma Zirop, ten, który jest po lewej stronie, kiedyś docelowo miał być taką halą targową, takim miejscem, gdzie będzie można kupić wszystko, gdzie będzie można również kupić pamiątkę, srebro, bursztyn i tak dalej. Z różnych względów nie zostało to zrealizowane. Ja mam nadzieję, bo rozmawiałem z tą grupą ludzi, która zarządza tym budynkiem. Oni mają duże plany, jeżeli chodzi o ten budynek. Chcą stworzyć naprawdę bardzo ładną taką halę targową, która tam będzie, nie będzie nam przynosiła wstydu. I może przez tak zwaną automatykę część ludzi przejdzie po prostu tam i tam znajdzie swoje miejsce. Natomiast z tej strony, gdzie te punkty funkcjonują dzisiaj na dojście na molo, uważam, że mogą funkcjonować, ale nie w takiej ilości i nie w takiej formie. Jak najszybciej musimy wszyscy razem, i zarówno my, jak radni, opozycyjni, powtarzam, i pan jako redaktor temat drążyć, tak żeby opozycyjny, tak żeby zmobilizować urzędników, żeby w końcu tę koncepcję nam wyłożyli i żebyśmy no, po prostu na tematy koncepcji zaczęli w końcu rozmawiać i nie grali w ciuciu babkę z tymi ludźmi, bo szkoda ich po prostu. Komentował, proszę państwa, Jacek Kuś, a ja zapraszam ze swojej strony na rozmowę już za kilka chwil, a będzie z nami Marek Sobczak, były zastępca prezydenta Kołbrzegu za kadencji Henryka Binkowskiego. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jeżeli będzie pan chciał skorzystać z obecności mojej osoby następnym razem, to jestem do dyspozycji. Może być w godzinach wieczornych, tak żeby nie kolidowało mi to z pracą. Wieczornych. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy tam, gdzie się dzieje. W sercu wydarzeń. I tam, gdzie informacje zgłębiamy tylko my. Miastokołobrzeg.pl to portal internetowy, bezpłatna gazeta Miasto Kołobrzeg i pierwsza w Kołobrzegu telewizja internetowa. Co, jedziemy z koksem? Miastokołobrzeg.pl to polityka, kultura, sport i publicystyka. Jednym słowem, miasto na wyciągnięcie ręki. Miasto Kołobrzeg.pl. Zerościemy 100% informacji każdego dnia.